Z3D 2016 dodano nowe wyrównania mechaniczne, wiązanie przekładni dla kół zębatych palcowych i stożkowych, wiązanie pary liniowej, wiązanie licy zębatej i koła zębatego oraz wiązanie śrubowe. Sprawdźmy, jak działają w praktyce. Na początek wiązanie przekładni stożkowej. Wybieramy wiązanie mechaniczne, następnie klikamy krawędzie okręgów kół zębatych. Wpisujemy proporcje, z jaką mają się poruszać oba koła zębate. Teraz wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać, żeby sprawdzić ruch obu elementów. Kolejne wiązanie jest realizowane pomiędzy kołem zębatym i listą zębatą. Tutaj wybieramy geometrię powiązaną z obiema częściami, czyli w tym wypadku będzie to linia i okrąg. Żeby określić dystans, o jaki ma się przemieścić listwa zębata, możemy skorzystać z parametrów koła zębatego. Sprawdźmy, jak będą współpracowały ze sobą obie części. Kolejne wiązanie to para liniowa. Przy pomocy tego wiązania możemy ustalić wzajemny ruch po linii dwóch sąsiadujących komponentów. Komponenty te mogą poruszać się ze stałą prędkością, więc możemy ustalić, żeby jeden z nich poruszał się szybciej bądź wolniej. Możemy również odwrócić kierunek ruchu, tak żeby elementy poruszały się przeciwnie do siebie. Na koniec wiązanie typu śruba. Tutaj zaznaczamy najpierw element śruby, w tym wypadku ścianę walcową, a to jest ścianę walcową otworu. Możemy ustawić obroty na dystans. Wpisuję tutaj wartość 1,1 mm. Następnie poruszam jeden z komponentów, żeby sprawdzić, jak będzie się przemieszczał drugi. Możemy również wybrać dystans na obrót. Tutaj wpisuję 50.